Cześć GSM, Majnak, witam Was serdecznie. Od parunastu dni testujemy w redakcji, póki co na polskim rynku, dopiero wschodzącą firmę. Chodzi oczywiście o Huey U8500. Jak już zapewne część z Was wie z reklam, każdy użytkownik, właściwie każdy sympatyk marki, można powiedzieć, który uda się do salonu Play, ma szansę otrzymać taki właśnie model do testów na 2 tygodnie, bez żadnego podpisywania umowy i tak dalej, więc jeśli jesteście tym telefonem zainteresowani i chcielibyście na własne ręce, że tak to określa, właściwie na własne oczy przekonać się, czy telefon dobrze leży w dłoni, czy faktycznie jest tak toporny, jak wkrótce Wam to opiszę, no wydaje mi się, że najprostszą ku temu drogą będzie udanie się właśnie do najbliższego punktu Playa i poproszenie o możliwość przetestowania tego właśnie telefonu. W telefonie, a właściwie w zestawie, przepraszam, w zestawie znajdziemy poza telefonem ładowarkę, starym zwyczajem oczywiście. Co ciekawe, kabel do ładowarki także pełni funkcję kabla, dzięki któremu telefon może komunikować się z komputerem. Znajdziemy także w zestawie całkiem fajnie grające słuchawki, do których nie można się zbytnio przyczepić, oraz tak zwaną makulaturę, która jednak nie doczekała się niestety w moim zestawie testowym polskiej wersji językowej. No wydaje mi się, że jednak jeśli firma już próbuje zdobyć, można to określić, można tak powiedzieć, pewien segment rynku w Polsce, no jednak zwykła, prosta informacja na takiej małej karteczce w języku polskim z całą pewnością byłaby jednak bardzo miłym ukłonem w stronę użytkowników. No niestety Huey póki co tej polskiej lokacji chyba jeszcze nie wydało, z tego co wiem. Jeśli chodzi o sam telefon, mamy tutaj ekran o przekątnej 3,2 cala. Na górnej ścianie obudowy znajdziemy przycisk włączania i wyłączania telefonu, to taki malutki srebrny. Zaraz obok niego znajduje się wejście na słuchawki audio jack, obok którego z kolei znajduje się wejście na port micro USB. Na lewej ścianie telefonu nie ma dosłownie nic, tak samo zresztą na dolnej ścianie. Natomiast prawa ściana telefonu skrywa w sobie tylko i wyłącznie przycisk regulacji głośności, który nie pełni funkcji zooma w trybie wideo albo w trybie foto. Jest to nieco bardziej złożona procedura. Jeśli chodzi o jakość wykonania tego telefonu, już na początku bardzo mocno rzuca się w oczy jego plastikowość. No, mimo tego, że materiały są dość fajnie spasowane, to jedyne metalizowane elementy to tutaj ten pasek menu oraz obwódka wokół trackballa oraz właśnie przycisk regulacji głośności. No, generalnie wszystko byłoby jeszcze tak w miarę fajnie. No, oczywiście zdarzają się telefony, które są jeszcze gorzej wykonane, ale egzemplarz testowy już pokazał, że jakość wykonania faktycznie może pozostawić to je w otoczeniu. Tutaj zobaczcie koło aparatu od razu już po otwarciu telefonu okazało się, że już ta farba zdążyła odprysnąć. No, mam nadzieję, że tylko mój egzemplarz był na tyle falerny, no ale nie można mieć pewności, że tak samo nie będzie w innych telefonach tego właśnie producenta. Jeśli chodzi o system operacyjny, mamy tutaj Androida 2.2 Froyo, który radzi sobie kiepsko niestety. Telefon ma tendencję do zamulania. Naprawdę, jeśli mamy już uruchomione 2-3 procesy, no to szybkie przełączenie się przykładowo do orientacji pionowej bądź poziomej, nadajmy na to podczas surfowania po sieci, naprawdę już wygląda bardzo, bardzo przykro. Po prostu trwa to wybitnie, wręcz długo. Na telefonie nie można pograć płynnie w większość ciekawych gier. Jako taki przykład może po prostu podam Angry Birds. No jest to bardzo popularna gra, z całą pewnością większość z Was grała już w jakąś grę właśnie z tej serii. Być może większość dalej tak sobie jeszcze pogrywa właśnie w tak zwane wściekłe ptaki. No ale na tym telefonie, gdybyście chcieli właśnie sobie pograć, dajmy na to, w tą grę, będzie to bardzo, bardzo utrudnione.
A to z tego względu, że po prostu gra niemiłosiernie wręcz przycina. No, sytuacja poprawia się nieco, jeśli pozamykamy większość procesów, ale dalej no, komfort grania jest po prostu bardzo, bardzo nikły, jest wręcz znikomy, można powiedzieć. No ale z drugiej strony chyba nie można wiele więcej oczekiwać po tego typu telefonie, który nawet nie pretenduje do miana telefonu mid-endowego, no a jest raczej ta najniższa półka smartfonów. Może w kolejnych wersjach, w kolejnych telefonach pokaże pazur. No, w tym telefonie tego pazura z całą pewnością nie ma. Jeśli chodzi o usługi internetowe, no swoją drogą, zobaczcie, jak fajnie płynnie chodzi menu. Można powiedzieć, że klatkuje. Albo czekajcie, ja wam po prostu pokażę, jak działają te wściekłe ptaki Angry Birds na tym telefonie, bo naprawdę jest to fenomen. No, sam proces ładowania gry swoje potrwa, no ale w porządku, to jeszcze można zrozumieć. Nie będę wyłączał dźwięku, żebyście zobaczyli, jak jeszcze przy okazji na telefonie fajnie się tnie motyw muzyczny z Angry Birds. No ponieważ nadaje to jednak grze zupełnie nowy wymiar, którego nie znałem. Na razie jest fajnie. A teraz zobaczcie, chcemy przewinąć do dowolnej planszy. Dajmy na to do drugiego poziomu. Czekamy, czekamy. Jeszcze raz, może robię źle coś. O, super. Dopiero teraz zareagował porządnie. Dłuższe pociągnięcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 sekund. Dalej nic. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. Znowu nic. Może w drugą stronę. Chyba właśnie lekko zwiesiłem telefon, ale w porządku, ruszyło. Udało mi się póki co na tym telefonie dojść do zaszczytnej, wręcz czwartej planszy. I kosztowało mnie to naprawdę sporo nerwów. Okej, w porządku, próbujemy. Jak widzicie, bardzo poklatkowo to wygląda. Ale w porządku. Podejście drugie. No naprawdę, gdyby ktoś się dobrze wpatrzył, to można wyraźnie zobaczyć piksele w grze. No a z całą pewnością jednak nie o to chodzi w całej serii. Więc może już sobie podarujemy właśnie ten motyw związany z grą, ale to bardzo dobrze pokazuje, że moc obliczeniowa tego telefonu po prostu jest znikoma. Telefon posiada procesor według różnych źródeł o taktowaniu 524 bądź 600 MHz. No, ilość pamięci operacyjnej niestety pozostawia bardzo, bardzo dużo do życzenia, mimo tego, że telefon posiada już Androida 2.2 Froyo na pokładzie. Nie udało mi się uruchomić osadzonych na stronach www elementów flashowych. Telefon nie obsługuje także multidotyku. W związku z tym trzeba się odrobinkę natapać, żeby sobie ustalić odpowiednich rozmiarów dla siebie powiększenie strony internetowej. No ale z drugiej strony trzeba przyznać, że cały czas, mimo tej toporności w działaniu, jeśli już strona wreszcie nam się wczyta, a swoją drogą, sieci Wi-Fi telefon, wyłapuje dobrze, jeśli już strona nam się wczyta, no to jakiś tam określony komfort, surfowania po sieci już będziemy mieli zagwarantowany. Jednakże w miejscach, gdzie jest kiepski zasięg, gdzie już nie ma żadnego fajnego hotspotu, wczytywanie stron trwa podejrzanie wręcz długo. Więc generalnie rzecz ujmując, jeśli chodzi o usługi internetowe, jest po prostu przeciętnie. Dziwi fakt, że Froyo nie obsługuje tutaj w tym telefonie przykładowo elementów wideo osadzonych, dajmy na to Vimeo, no ale mówi się trudno w takiej sytuacji po prostu.
To, co w tym telefonie działa bardzo fajnie, bo tak póki co głównie krytykuję, no ale jednak przecież na dobrą sprawę w każdym telefonie można znaleźć jakąś pozytywną jego cechę. Tak mi się przynajmniej zawsze wydawało. No tak swoją drogą, teraz to drobinkę potrwa jeszcze, no bo telefon musi sobie poustawiać to i owo. No jeśli już wreszcie wczyta Wam się usługa wpisywania SMS-ów, tak to może określę po prostu, to wiedzcie, że zwłaszcza w orientacji poziomej działa ona bardzo, bardzo dobrze. Nie spodziewałem się, że w tym telefonie SMS-y będzie pisało się aż tak gładko, aż tak przyjemnie. Naprawdę, no, nie ma się o niemalże do czego doczepić. No, ale może jeszcze tak ogólnie Wam opiszę, co jeszcze w tym telefonie ciekawego można znaleźć. Otóż testowany telefon, jak już zapewne większość zdążyła zauważyć, posiada brand od Playa. Znajdziemy tutaj z takich ciekawszych aplikacji m.in. aplikację Navi Expert. Jest także już na miejscu wbudowana aplikacja Endomondo, która ma coraz to więcej zwolenników, sympatyków. Jest także popularny Documents to Go. No i takie typowe rzeczy, które znajdziemy w każdym Androidzie, czyli przykładowo aplikacja Twittera, szukarka oczywiście od Google i Facebook. Nie wiem, czy ma sens rozwodzić się o Android Markecie, ponieważ jeśli chodzi o gry, to oczywiście możecie przez ten telefon połączyć się właśnie z tymże marketem i te gry pobrać, ale no nie wydaje mi się, żebyście znaleźli wiele tytułów, które na tym telefonie będą po prostu śmigać. Tutaj jeszcze potwierdzenie, telefon posiada Androida w wersji 2.2.2 Froyo, więc no powinno być o niebo płynniej. Jeśli chodzi o aparat i multimedia, aparat w tym telefonie wbudowany to aparat o matrycy 3,2 megapiksela. Jeśli nie macie karty microSD, nie proponuję nawet go uruchamiać, ponieważ prawdopodobnie nie uda Wam się zrobić zdjęcia, ani tym bardziej nakręcić wideo. Ale jeśli już tą kartę microSD w telefon włożymy, to wszystko działa bardzo fajnie, jak na tego typu urządzenie. No i zdjęcia, jak już możecie zobaczyć w galerii, wychodzą po prostu przeciętnie, czyli jak na telefon od Huey dość dobrze, można powiedzieć. To, co zwróciło moją uwagę, to duże problemy z kwestią zooma. Otóż generalnie mamy takie rozwiązanie zawsze, że możemy sobie za pomocą przycisku regulacji głośności przybliżyć obraz. No w tym telefonie tego nie ma. Jeśli sobie klikniemy, to ustawiamy po prostu dalej głośność dzwonka. Natomiast tutaj taką malutką czcionką jest napisana cyferka 1x, czyli aktualne powiększenie. Czyli chcąc przybliżyć, maksymalnie możemy przybliżyć do 2,8. Klikamy, przyciągamy przez suwak i dopiero później tapiemy tutaj, żeby zrobić zdjęcie. No jest to moim zdaniem taka dość długa droga, żeby zrobić zdjęcie z zoomem na szybko. Wydaje mi się, że można było bez żadnego problemu sprzężyć właśnie przyciski regulacji głośności z aparatem. No ale Huey jednak miało na ten temat inne zdanie. W trybie wideo funkcji zooma nie znajdziemy. Aczkolwiek samo wideo jest nagrywane w sposób poprawny. To, co mi się bardzo podobało, to fakt, że telefon kompresuje pliki wideo do takich, które mają naprawdę mały rozmiar, a przy tym zachowują swoją określoną jakość, no, która nie jest wysoka, ale jest wystarczająca. No i tak, żeby już może zakończyć tą wideo recenzję, tą wideo wstawkę właściwie, czy można Wam polecić Huey U8500? Otóż w moim odczuciu, jeśli z telefonu tylko i wyłącznie zazwyczaj telefonujecie, SMS-ujecie raz na parę godzin, sprawdzacie maila, czasami coś oznaczacie, dajmy na to na Facebooku, Google Plus i tak dalej. No, wydaje mi się, że dla takich osób ten telefon będzie wystarczający, aczkolwiek już z góry pożegnajcie się właśnie z szeroko rozumianą płynnością przy bardziej zaawansowanych grach, w sumie przy tych mniej zaawansowanych także zresztą. Wiedzcie także, że ekran dość topornie reaguje na dotyk.
Nie zawsze wprawdzie, ponieważ na przykładowo SMS-y na tym telefonie pisze się wręcz rewelacyjnie, ale przykładowo chcąc szybko przewinąć listę kontaktów, no jednak trzeba się odrobinę namachać. No, zabrakło także dla mnie multidotyku, który bardzo mocno ułatwia życie, zwłaszcza jeśli chodzi o surfowanie po sieci. Więc generalnie rzecz ujmując, jeśli macie do wydania 500 zł, macie dużo wolnego czasu, żeby czekać, aż telefon dany proces raczy sobie powolutku wczytać. W takim układzie jest to komórka dla Was. No zresztą wydaje mi się, że najpewniej będzie, jeśli przed zakupem tego właśnie modelu jednak tym telefonem się przez te 14 dni, jakie obecnie proponuje Play, pobawicie, ponieważ no, te 14 dni skutecznie może Was albo do tego telefonu zachęcić, co jednak osobiście wątpię, albo może Was od niego odrzucić, no, co w moim odczuciu jest dużo bardziej prawdopodobne. Pozwólcie, że poszczegóły recenzji już Was odeślę do tej recenzji tekstowej. Tak, jeszcze pozwolę sobie wzmiankować. W telefonie mamy oczywiście zainstalowany już trackpad. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, które jako jedna z niewielu innowacji w tym telefonie sprawdza się po prostu super. Nie można się do tego trackpada w ogóle przyczepić. Jeśli Huey właśnie będzie rozwijało swoje przyszłe smartfony w tym kierunku, no z całą pewnością zyska sporo sympatyków, ponieważ jest to póki co jeszcze taki bajer, z którego duża część konkurencji jakiś czas temu zrezygnowała. No a tutaj już nie dość, że on działa, to działa dobrze, co warto jeszcze na koniec odnotować. No i to by było chyba na tyle, jak już mówiłem. Poszczegóły odsyłam Was do recenzji tekstowej. No i oczywiście zachęcam Was do częstych odwiedzin na gsmmaniak.pl. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki, do zobaczenia recenzji. Cześć.